Witajcie, 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 moi kochani w wieczornych bogaduchach. Witam was ksiądz Krzysztof i Natalia Cywicka. Bardzo serdecznie cieszymy się z tego, że jesteście z nami w kolejnej audycji bogaduchowej. Przed nami ciekawy temat, bardzo. Natalia, zapowiedz nasz temat dzisiaj. Myślę, że najpierw pozwolimy naszym czytelnikom... naszym słuchaczom, przepraszam, już tak mi weszły te gatunki dziennikarskie, prosto po egzaminie. Myślę, że najpierw naszym słuchaczom... O, co to za dźwięk? Coś tutaj pachnie mi. Coś tutaj pachnie? Co to jest? Efekt Ax. Bo tak, bo dziś temat wiara to nie dezodorant, więc tak. No, dlatego to nie była wiara. Ale to był dezodorant. Tak, więc będziemy się dusić teraz, ale to dla was, robimy to wszystko dla was, żeby ten efekt Ax i w ogóle z tego nie tylko zapachu nie czujecie, ale czujecie ten dźwięk w waszych uszach, że zabrzmiał i to jest takie bardziej... To nie było lokowanie produktu. Tak, tak. No, już się zdarzyło nieraz na tych różnych audycjach, filmikach, już po prostu powinni mi płacić za to wszystko, nawet nie chcą płacić. To w każdym razie, tak jest. Proszę księdza. Co się stało? Jaki dzisiaj jest temat? Wiara to nie dezodorant. Jak słyszał kiedyś ksiądz takie sformułowanie? Słyszałem, że wiara to nie perfumy, ale to myślę, że podobne... Tak, myślę, że to jest podobna myśl. Chyba o to samo chodziło. Chyba tak. Co to znaczy, że co to jest? Że to nie jest drogie? To wiara jest droga, to jest bardzo drogocenna rzecz. No tak, ale to nie o to chodzi. To piękne, to jest coś wspaniałego, to ubogaca nas przecież wiara, nie? No to... Bez dezodorantu to by tak, szczególnie takie lato, to byłoby ciężko wytrzymać. Bez wiary nie da się żyć. No to jak to z tym dezodorantem? Co to niby chodzi? Chodzi o specjalnie jeden szczególny aspekt. Dezodorantu? Dezodorantu, że jest czarny? Tak. Nie. Że ma psikawkę? Nie. Że trzeba do niego iść do supermarketu, a wiary nie kupuje się w supermarkecie. Nie, to nie, jest nie. Skarb. Chodzi o to, że używamy dezodorantu po to, żeby... Pachnieć. Dokładnie. Wiara nie daje nam zapachu świeżości, świętości. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, ja że wiem, o co chodzi. Często wiarę łączymy z uczuciami. Że wiarę musimy czuć, że Pana Boga musimy czuć, że Panie to, Boże, co jest... czuję, że jesteś. Że to, co jest związane z kwestią duchowości i religijności, jeżeli nie czujemy, to jest słabe. Albo tego nie ma. Albo tego nie ma. Skoro Pana Boga nie czuję, no to Panie Boże, to gdzie jesteś? No tak. Muszę czuć, że mnie kochasz, że działasz. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na ten temat, że właśnie wiara nie jest takim dezodorantem, który musi się łączyć z uczuciami. Oczywiście uczucia są w każdej dziedzinie życia, czyli tutaj też na pewno je spotkamy, ale nie są kwestią priorytetową. Co jest najważniejsze w wierze zatem? Wiara to jest decyzja. To jest wybranie jakiejś drogi, że... A decyzję podejmujemy? Świadomie i dobrowolnie i rozumowo. Rozumowo, no właśnie. Wiara jest oparta na rozumie. Co się tak wydaje, może jak to? Wiara i rozum to się takie nam się wydaje nawet sprzeczne, nie? A to jednak, w ogóle to jest, zawsze z tego się troszeczkę tak, znaczy no nie, może nie śmieję, to złe powiedzenie, ale jest takie jedna encyklika papieża Jana Pawła II, Fides et Ratio, o wierze i rozumie, i zawsze to jest jedyny cytat, który chyba wszyscy znają. I teraz jest jak dwa skrzydła, które unoszą na się... unosi się... Tak, umysł ludzki do kontemplacji prawdy i w ogóle to jest... Chyba to jest w ogóle, to jest najlepsze, to jest pierwsze zdanie z tej encykliki, chyba już nigdy nie czytał, bo tylko to powtarzają. Ale nie, ale to zdanie rzeczywiście jest bardzo prawdziwe i bardzo nam potrzebne. Szukamy prawdy i Pan Bóg jest prawdą, więc i to, co nam podpowiada rozum, rozum jest nastawiony na szukanie prawdy w świecie. Wiara pomaga przejść temu rozumowi w sferę nadprzyrodzoną, wejść też w relację z Bogiem. Więc właśnie, to jest tak jak fajnie Natalia powiedziała, że wiara jest decyzją, czyli moim wejściem, że ja chcę wejść w relację z Bogiem, że wybieram Go jako swojego Pana, jako Króla. No ale to nie jest tak, że czujemy Pana Boga, doświadczamy Go? Oczywiście, że tak. Zresztą to jest bardzo częste, na przykład u osób, które na nowo spotkały Pana Boga, tak? Na przykład nawracają się... Neofici. Na przykład, albo w ruchach charyzmatycznych to też jest bardzo takie popularne, żeby
żeby jednak to było odczuwane, obecność na przykład Ducha Świętego. I od razu mówię, że też ja niczego nie potępiam, nie mówię też, że uczucia są złe, bo uczucia są wszędzie potrzebne. Tylko bardziej chciałam się skupić na tym, że jeżeli zatrzymamy się na uczuciach, to po pewnym czasie może nam przyjść po prostu taki zjazd. Bo no właśnie, bo uczucia i emocje nie są czymś stałym, co się utrzymuje. Zobaczcie, można być na takim emocjonalnym haju i to się w ogóle nie tylko dotyczy wiary, ale też w ogóle wszystkich rzeczy w naszym życiu, naszej pracy, naszej szkoły, naszych związków też, nie? Dlaczego na przykład jest tak, że po ostatnim czasem najczęściej związki, jak są rozwody, nie? Małżeństw, to gdzieś po kilku latach małżeństwa, takie świeże małżeństwa. Nawet po roku. Po roku. Dlaczego? No bo ileż można jechać na emocjach, nie? Emocje to jest coś takiego, że to jest nasz organizm pobudzane, to właśnie to nawet mówiliśmy ostatnio o tym stresie też, nie? Że uciekamy na przykład przed czymś, to się organizm budzi, jest hormony się w nim budzą, no i to wszystko jest na takim paliwie emocjonalnym, nie? Ale to się tak nie da cały czas, żeby cały organizm tylko produkował te hormony, to wszystko, przecież to tak naprawdę po jakimś czasie też już słabnie i musi przyjść taki okres wyciszenia. I najgorzej właśnie, jeżeli podchodzimy w taki sposób do wiary, póki były emocje i to jest takie niebezpieczeństwo ruchów charyzmatycznych. Ja nie potępiam oczywiście charyzmatów, sam jakoś też posługuję różnymi charyzmatami, ale chodzi o to, że na tych spotkaniach charyzmatycznych to, co może być błędne, to właśnie pójście w emocje po to, żeby właśnie teraz, nie wiem, teraz ładujemy beat, tu musi ten perkusja zaczyna nawalać, gitary, nie? Wszystko teraz trzeba poczuć właśnie, nie? Bo musimy się naładować. I ja troszeczkę na to tak podchodzę z tego dosyć dużym dystansem. Nie lubię czegoś takiego. Właśnie kiedy jest zbytnie przesadzenie w emocjach. Oczywiście są potrzebne rzeczywiście, żeby była muzyka też czasami nastrojowa, tak? Na jakiejś adoracji, bo są potrzebne i przygaszone światło, żeby się lepiej modlić po prostu. Ale to nie, celem nie jest moje emocjonalne nastawienie się, tylko to jest droga do tego, żeby łatwiej spotkać Boga, żeby otworzyć serce. A jeżeli my tylko właśnie, zobaczcie, po jakimś czasie emocje opadną i co się dzieje, kiedy nam emocje opadają? No to może być tak po prostu, że czujemy się jeszcze gorzej. Dokładnie, że dopóki czuję, to wierzę, że Bóg jest, a jak już nie czuję, to jakby, że co, że Boga już nie ma? No, skoro twoje hormony już opadną, to znaczy, że w tym momencie Pan Bóg przestaje istnieć. Dokładnie, no, tak jakby... że... I potem się... No? Czasami się tak wydaje, że... Nie wiem, ja na przykład też tak miałam w życiu kilka razy, że czułam teraz po prostu, że trzymam Pana Boga za nogi i mówię, nie no, jak ja teraz coś takiego czuję, no to jakby to już jest w ogóle odczucie na całe życie, już nigdy nie spotkam. Właśnie, to jest taki moment, nie? No to jest totalnie błędne. Tak samo w czy związku, jesteś w związku, prawda? Dokładnie i jakby też tak przyszło mi takie porównanie, tak jak ksiądz o tym mówił, że uczucia są bardzo potrzebne. Szczególnie właśnie na początku, takie emocje, to jest tak jak zakochanie. Zakochanie jest bardzo potrzebne w związku, tylko że nie można się na nim zatrzymać, bo no, nie da się całe życie jechać na zakochaniu, bo to są piękne emocje, wzniosłe, motylki w brzuchu, dokładnie. I po prostu jest super, widzi się tylko te dobre strony, ale... Ale to jest taki bardzo egoistyczny czas też trochę, nie? Bo tak. To jest dobrze w tym momencie. Tak, nie? Ale przychodzi taki moment, gdzie musimy się zdecydować, tak? Że nawet jeżeli ja widzę tą biedę, tą marność, że nie zawsze jest fajnie, że ten ktoś mnie, kurczę, strasznie denerwuje, że tu jest jakiś nie taki, jakbym chciała, tu jest inny, niż bym tego oczekiwała, to jest ten moment właśnie na decyzję, bo miłość jest decyzją. To nie jest tak, że ja się dzisiaj budzę rano i kurczę, ja nie czuję, ja muszę się teraz wyprowadzić i wziąć rozwód. Znaczy, ja nie mam ślubu, ale to jest taki przykład po prostu też podchodzenia trochę do związków, że łatwo się wiążemy, łatwo wchodzimy gdzieś w jakieś takie związanie. Ale też łatwo jest nam się z tego rozwiązać, że tak powiem, tak? Że z dnia na dzień ja już nic nie czuję, więc znudziłaś mi się, czy znudziłeś mi się i chcesz szukać dalej tych emocji które wrażeń, mnie po prostu miłości. Podtrzymywały. I chodzi o to, że nawet jak już nie widzę
No bo to też jest taki, to też są momenty, gdzie już nie widzę niczego dobrego w tej osobie, tak? Mhm. No, są takie i to jest normalne. A to też są emocje tak naprawdę, tak. Zobacz, że to mogą być takie negatywne emocje z drugiej strony. I to też jest właśnie zafałszowany obraz tej osoby, bo wcale nie jest tak, że ona jest taka zła, jak nam się wydaje nawet w tym momencie. Nawet to niekoniecznie musi być spowodowane przez tą konkretną osobę, tylko na nasz przykład stan. Przez różne sytuacje, które akurat przeżywamy. Nawet pogodę. Nawet pogodę. Jak są upały na przykład. Nawet coś przez to, co jemy. Tak jest, nawet. Ale nie wracajmy do tych drażliwych tematów. A jeśli będziecie chcieli coś więcej posłuchać, to jest tak, to w odcinku już. Post Adieta. Tak, to tam jest, żeśmy się o te McDonaldy wszystkie sprzeczali, ale na szczęście ten temat się już skończył. Natalia już teraz w kolejnych odcinkach nie gnębi, chociaż co jakiś czas się ten temat pojawia, ale to dobrze, niech się pojawia, bo to jest ważne. Ale rzeczywiście, zobaczcie, dużo ma wpływ na nasze zachowanie, na to, jacy jesteśmy i tak naprawdę ta osoba czasami nic nam nie zrobiła, a czasami nawet, no, nawet nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tak naprawdę nas zdenerwowało. Po prostu tak jest i tyle. I na tym polega miłość, nie? Ja pamiętam jeszcze taką jedną rzecz a propos właśnie takich emocji i cudom mszy świętej. Byłem kiedyś na przystanku Jezus jako kleryk. Chyba to był 2014 rok, tego co pamiętam. Przystanek Jezus, dla tych, co nie wiedzą, to jest taka część przystanku Woodstock, gdzie są ewangelizatorzy, którzy wychodzą do ludzi z Woodstocku i dzielą się swoją wiarą. No i tam właśnie są na początku takie rekolekcje i potem jest codziennie i wychodzimy na pole woodstockowe, gdzie też głosimy Ewangelię, podchodzimy do ludzi. No i też pamiętam, była taka sytuacja, jeden ksiądz fajnie to skomentował, bo tam są msze święte codziennie, nie? No i te msze święte są oczywiście z takimi gitarami, z takimi wszystkimi, co pewne rzeczy nawet generalnie, abyśmy spojrzeli, przepisy są też zakazane, no ale to już też taka niestety specyfika ruchów charyzmatycznych, tym mi się to troszeczkę nie podoba. Trochę inną mam wrażliwość liturgiczną, ale no, chodzi ale nie oceniajmy. Ale tak, nie, ale to jest właśnie kwestia ważna tutaj, bo fajnie ten ksiądz powiedział, że to, że my robimy w taki sposób taką tą mszę świętą, taką rozrywkową wręcz troszeczkę, taką naładą emocjami, czy to jest dobre podejście do ewangelizacji? Czy my naprawdę tych ludzi chcemy, czy my im serwujemy to samo, w czym oni żyją, a im potrzeba czegoś innego? No to mi dało do myślenia, że rzeczywiście my też takie emocje tam budujemy, a przecież właśnie gdzie jest ten moment ciszy, nie? Gdzie oni, ci ludzie właśnie są, przecież oni mają sobie jeden z kolejnych hałasów, jakich, które mogą mieć do wyboru, jakieś emocji, nie? A my właśnie też czasami potrzebujemy takiego wyciszenia czegoś. Msza święta, liturgia, Kościół, to co daje, powinno być nie z tego świata. To było też właśnie, to tak zwrócił uwagę, że czasami na nasze podejście do tych różnych modlitw charyzmatycznych, jakichś takich tych uwielbień, one są takie światowe troszeczkę, to się robi, nie? I to jest niebezpieczne. No dobra, okej. Okay. No. Ale powiedzmy, czy to też nie jest takie, czy to też nie jest tak, że to jest nam po prostu też potrzebne? Żeby jednak czasami właśnie wejść też w takie bardziej charyzmatyczne, powiedzmy, czy uwielbienie, czy rekolekcje. No bo jak ja sobie na przykład pomyślę, oczywiście to jest piękne, tak, to jest potrzebne, to jest ważne, żeby co niedzielę być na liturgii, ale teoretycznie mamy jako Kościół, znaczy no, tworzymy wspólnotę, tak? Mamy tworzyć wspólnotę. Ale ile razy jestem w Kościele, tak tej wspólnoty nie czuję. Po prostu. Ja wiem, że to nie chodzi o to, że tak jak rozmawiamy sobie teraz, że uczucia nie są najważniejsze, ale ile czasu ktoś po prostu świadomie, dobrowolnie będzie chciał być, powiedzmy, we wspólnocie, w której nie czuje się częścią tej wspólnoty. Nie doświadcza też tej miłości Boga. Czasami niektóre rzeczy uciekają, tak? I czy teraz rzeczywiście to jest złe, żeby na przykład pojechać na jakieś rekolekcje, gdzie, nie wiem, będzie modlitwa wstawiennicza, gdzie będzie właśnie jakieś uwielbienie, czy adoracja ze śpiewem? Czy to jest rzeczywiście złe i niepotrzebne? Ja myślę, że tutaj łączysz pewne dwie rzeczy, które chciałbym, żeby były jakoś rozdzielone. Bo jedną rzeczą jest doświadczenie żywej wiary i żywej modlitwy w Kościele i też takiego, wiadomo,
to się też wiąże z emocjonalnym wejściem w to, że ta liturgia jest piękna i ona mnie pociąga samym pięknem i prowadzi do Pana Boga i modlitwy takiej na przykład, a też właśnie stylem, w jaki sposób to robimy. Bo możemy czasami przeakcentować to, że będziemy starali się to robić tak wszystko nowocześnie, tak żeby to było na emocjach zbudowane, a nie zawsze nas to doprowadzi do żywego Boga. Mamy takie też doświadczenie współprowadzenia wieczorów modlitwy w Zawierciu w parafii świętego Maksymiana Marii Kolbego. I z księdzem proboszczem specjalnie nazwaliśmy te wieczory wieczorami modlitwy, nie wieczorami uwielbienia. I one są tak naprawdę, przyznam, pod kątem takim emocjonalnym, tam to jest bardzo prosty schemat, chociaż też rzeczywiście jest taka schola tam młodzieżowa, co genialnie śpiewają te dziewczyny i chłopaki, przepięknie te wykonują te pieśni. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak, pozdrawiamy, mam nadzieję, że słuchają. No, może kiedyś coś więcej o tym jeszcze powiem, zobaczymy. W każdym razie oni to robią, bardzo tak wprowadzają w modlitwę i to służy spotkaniu z Bogiem, ale jak jest sama na przykład, bo to się zaczyna od konferencji i potem jest jakaś tam modlitwa do Ducha Świętego też i potem jest wystawienie Świętego Sakramentu i jest prowadzona modlitwa i tam dużo jest ciszy, która jest przekładana tym pięknym śpiewem i to wszystko ma ręce i nogi w tym sensie, że to prowadzi do Jezusa, prowadzi do tego, żeby się z Nim spotkać i ja powiem, to jest takie doświadczenie, które jest bardzo żywe i ludzie naprawdę bardzo głęboko doświadczają Boga, a nie ma tam ładowania emocjonalnego, nie ma takiego próby wyszukiwania jakichś nie wiadomo jakich form. Ja też dlatego specjalnie nazwałem nawet kanał Ewangelia po katolicku, bo my czasami właśnie miałem nawet taki moment, że też myślałem, że jak nie wiem, ksiądz w koloradce występuje, to od razu gdzieś to może odpycha w tym, ale właśnie sobie potem pomyślałem, że chcę to robić w taki sposób, taki normalny, po katolicku, w takim sensie, że tego Pana Boga normalnie pokazywać, bo my czasami teraz idziemy teraz i w duszpasterstwie szukamy coraz nowszych form, jakieś nazywamy, te rekolekcje. Gdzieś w ogóle widziałem ostatnio, nie ubliżam tym osobom, ale trochę dziwnie mi to brzmiało, Jezus na lodowisku, coś takiego widziałem w ogóle, coś takiego. Na lodowisku? Tak. Jeszcze nie słyszałam. Ale to jest, ja sobie myślę, kurczę, nie wiem, może niedługo będzie Jezus tańczy na lodzie, po prostu będzie taniec z Jezusem, może niedługo wymyślą, nie? Już, chociaż my wyszukujemy już czasami takich form, bo i tłumaczymy to tak w imię nowej ewangelizacji, a tego w ogóle ludziom nie potrzeba. Ludziom potrzeba doświadczenia Boga i zobaczcie, też taka rzecz. Jeżeli jest liturgia pięknie sprawowana, jeżeli naprawdę jest wszystko przygotowane od takiej strony tej zewnętrznej, tak, że ministranci wiedzą posługiwać, ludzie są do tego przygotowani, ale też duchowo potrafią w to wejść, formowani są przez proboszcza czy wikariusza, przez duszpasterza, jest jeszcze to połączone z piękną grą organową, przecież organy to jest jeden z najpiękniejszych instrumentów na świecie, tam są wszystkie głosy świata tak naprawdę, nie? Jeżeli są takie bardzo rozbudowane i to też jest ważne, zobaczcie, organy też emocjonalnie jednak pobudzają, tak? Tylko chodzi o to, o styl, nie? Coś, co ma mnie tak prowadzić do doświadczenia Boga. Boję się po prostu, że w tych różnych modlitwach charyzmatycznych, spotkaniach, uwielbieniach dużo chodzi o emocje, dużo chodzi o nas, żebyśmy się dobrze poczuli i że to tak naprawdę prowadzi do takiego płytkiego doświadczenia Boga. Nie zawsze, nie oceniam, że jak ktoś na przykład na to chodzi, że tam nie doświadcza głęboko Boga, bo tak może być, że doświadcza, nie? Ale generalnie ja odchodzę od czegoś takiego coraz bardziej w swoim życiu i widzę, że my jesteśmy przeładowani hałasem, bodźcami emocjonalnymi. Właśnie prawdziwa, głęboka modlitwa może się zacząć wtedy, kiedy podprowadzimy emocjonalnie to. No przecież sama przygotowanie do modlitwy też polega na jakimś przygotowaniu się, nie? Wyciszeniu, ale właśnie. Żeby ta modlitwa rzeczywiście było spotkanie z Bogiem, a nie z moimi emocjami, z samym sobą. Bo wtedy się kręci wokół siebie i to już nie jest chrześcijaństwo. Tak, już nie katolicyzm, ale... ja na przykład... Z mojej perspektywy ja wiem, że to, co gdzieś mnie wprowadziło i mi pozwoliło w pewien sposób wrócić do Pana Boga, bo nie zawsze było tak, nie zawsze moja relacja wyglądała tak dobrze, to właśnie było to, że no właśnie takie, można powiedzieć, te emocjonalne i charyzmatyczne gdzieś tam doświadczenia. I nie, ja na przykład nie demonizowałabym tego, bo uważam, że to jest potrzebne, tylko że jest bardzo potrzebne potem też prowadzenie, właśnie żeby nauczyć, no bo myślę, że to jest potrzebne, te emocje, te różne takie wydarzenia, które się dzieją dookoła, są potrzebne, żeby wprowadzić
tylko że potem jeszcze jest potrzebne mądre poprowadzenie dalej, żeby się nie zatrzymać na tych emocjach. I ja bym to połączyła na przykład w taki sposób. I nie mówię, że księdza wersja jest zła, czy moja jest zła, tylko to, co próbuję powiedzieć, to to, że są różne... każdy z nas ma różną drogę. Każdy z nas jest zupełnie inaczej prowadzony przez Pana Boga. I ja na przykład uważam, że to jest dobre, jeżeli ktoś w taki sposób doświadczył Pana Boga nawet pierwszy raz w życiu, ale że nie możemy się na tym zatrzymywać. Pan Bóg się posługuje takimi rzeczami, nawet jakaś tam piosenka, któraś może, nie wiem, niekoniecznie jakoś taka, jakby w tym trwać na przykład na dłużej, no to by to było jakoś dobre doświadczenie. Ja pamiętam, sam kiedyś słuchałem metalu i potem jak sam zerwałem z tym metalem, to zacząłem gdzieś słuchać też takiego, nazwijmy to, metalu chrześcijańskiego, chociaż no, nie nazwałbym tego czymś takim teraz oczywiście, bo tak nie zgadzam się. Mimo tych treści, to jednak to nie jest dobre, ale przez jakiś czas to może dla kogoś być pokarmem takim, że na przykład, nie wiem, przechodzi z jakiejś takiej, nie wiem, z takiego słuchania muzyki przez taką na temat wiary, potem do tego dojrzewa, że to już go przestaje prowadzić, ale na dany etap jest to potrzebne. Nie, nawet te treści o Panu Bogu w taki sposób, jak on na razie to przyjmował, i takie grupy są potrzebne po to, żeby tych ludzi na pograniczu przyciągać. Taka preewangelizacja, właśnie to, co mówiłeś, nie? To jest jakiś chwyt, co może być. A potem, jak już idziemy w głąb, no to właśnie uczymy się tego dojrzałego podejścia, nie? I emocje zawsze będą potrzebne. Nawet to... Wierzej w relacjach i nie tylko w związkach, ale ogólnie. Bo to jest w ogóle ludzkie, tak? Bo czasami może podejść takie... Że ktoś w ogóle, jak ktoś jest emocjonalny, że jak ktoś tam coś odczuwa, to że to jest złe, to nie jest złe, nie? Pan Bóg też nas właśnie tak stworzył. Bardzo potrzebne i emocje to tak naprawdę są sygnały reakcje, w nas, tak, no które mówią nam o tym, co się dzieje. My na przykład możemy rozumowo siebie oszukiwać, ale emocje zawsze nam pokażą to... Niepokój serca. Dokładnie. Jakiś tam, który coś w tobie się dzieje. Możesz sobie to zakłamywać, ale jednak to będzie wracało. Na przykład prosty argument za tym, dlaczego emocje są dobre. Powiedzmy, my możemy siebie oszukiwać, że jakiś grzech, który, nie wiem, jest w naszym życiu, że on jest okej, możemy sobie go, nie wiem, jakoś tłumaczyć, usprawiedliwiać się i znaleźć super w ogóle wytłumaczenia. A to jesteśmy mistrzami jako ludzie w takim... Dokładnie, znaleźć sobie jakieś wytłumaczenia, ale zawsze coś nas będzie gdzieś tam wewnętrznie po prostu rozsadzało, gryzło, będzie gryzło i to są właśnie emocje. Takie zdrowe wskaźniki tego, co się w nas dzieje. Więc właśnie, to jest też kwestia teraz, już tak powoli lądując, że nad emocjami trzeba nieustannie pracować, musimy je kształtować, bo one mogą nam bardzo pomóc, mogą być takim dopalaczem, takim sensie dobrym, nie? Że mogą nam dodać siły, energii do tego, żeby działać. Ale z drugiej strony mogą nam źle kierować. Też właśnie, być destrukcyjne, kiedy są za mocne, kiedy one dominują nami, ale też mogą być złym doradcą. Dlatego trzeba ciągłej pracy. Ja ze swojej strony, jeżeli mogę, to bardzo serdecznie polecam książkę Emocje księdza Marka Dziewieckiego. I tam właśnie ksiądz bardzo dobrze opisuje, jak podchodzić do emocji, jak nad nimi pracować i też jak właśnie trochę zmienić spojrzenie na funkcjonowanie takie codzienne. Bo tak naprawdę tu chodzi o jedno, żeby mieć taką dojrzałość wewnętrzną, nie? Bo tu wszystko się... Nie możemy iść skrajnie, że tylko emocje, że tylko rozum. Dojrzały człowiek to jest ten, który potrafi całym sobą jakoś dysponować tymi wszystkimi swoimi przestrzeniami swojego życia, tak można to nazwać, tym, co jest w nas, potrafi to wszystko łączyć i dzięki temu jakoś mądrzej żyć, nie? A to jest chyba naszym celem, taka dojrzałość wewnętrzna. Dojrzały człowiek nie ucieka od emocji, ale też nie ulega im całkowicie i jednak korzysta też z rozumu. Przecież Pan Bóg też chce, żebyśmy siebie porządkowali, prawda? A też i sam Pan Jezus też się różne emocje okazywał. Dokładnie. I płakał, i cieszył się, i zobaczcie, no, Jezus też miał emocje. Nie bójcie się ich. Trzeba się bać emocji. No. Podniosłe rzeczy są ważne, dlatego nawet dobrze, jak są piękne liturgie, piękne jakieś uroczystości, one są takie dla nas potrzebne, bo to też dla nas jest takie wyrażenie, chcemy się ucieszyć, nie mamy być takimi bezemocjonalnymi, bezpłciowcami, którzy w ogóle ich nic nie rusza.
bo to byłaby karykatura człowieczeństwa. Pan Bóg nas stworzył jako ludzi też emocjonalnych. Oczywiście, emocje są ważne, ale pamiętajmy, że decyzje są jeszcze ważniejsze. No właśnie. Ja bym skończyła takim, takim obrazem, że na przykład właśnie czy wiara, czy związek, czy ogólnie nasze relacje międzyludzkie powinny być jak niebo. O. To jest że jako decyzja. Niebo jest zawsze niebieskie. Tylko różne emocje to są właśnie chmury. Mogą być, nie wiem, mniej skłębione, mogą być bardziej skłębione. Zawsze gdzieś tam są, ale niebo jest niezmienne. I tak myślę, że powinno to zostać. Wow. Super. Ja już nic nie dodam. Niech to będzie nasze podsumowanie. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Duch Święty. Amen. Bardzo wam dziękujemy za ten wspólny czas i mam nadzieję jeszcze nieraz do usłyszenia. Z Bogiem. Z Bogiem.